Teraz poprosimy na scenę Bola, ale ja przez chwilę się pogadam, także jak ten. Postroję się. Gadaj, gaduj. Dobrze. Więc drugi wiekopomny moment, znaczy inny legendarny moment w historii Boba Dylana jest to, jak spadł z motocykla. Był to piękny lipcowy dzień i Bob Dylan był po rocznej trasie, gdzie w ogóle wygwizdywano go, bo właśnie cały czas publiczność nie znosiła go. Znaczy, część, z jednej strony płacili duże pieniądze, żeby grał, a z drugiej strony przychodzili po to, żeby gwizdać na niego. To wtedy właśnie po raz pierwszy zaczął grać z The Band. Jest słynny ikonograficzny, no, a może nieważne, no, słynny moment, kiedy właśnie w Manchester Bob Dylan zaczyna przed Like a Rolling Stone grać Like a Rolling Stone i on mówi i ktoś krzyczy z publiczności: Judasz, nie krzyczy z publiczności, Judasz, na co? I on się odwraca, I don't believe, mówi, nie wierzę wam, jesteś kłamcą, i odwraca się do zespołu i mówi: grajcie kurewsko głośno, i grają bardzo głośną wersję Like a Rolling Stone. Więc on generalnie napędzany amfetaminą i różnymi innymi rzeczami. Jest dużo dokumentów o tym czasie. I wrócił właśnie do Woodstock, w którym mieszkał. Zresztą mogę to powiedzieć teraz. To, że mówimy Woodstock o słynnym festiwalu Woodstock, tak? To, że mówimy o słynnym festiwalu Woodstock, to nie dlatego, ponieważ festiwal się nie odbył w Woodstock naprawdę, on się odbył 100 km od Woodstock, ale Woodstock w świecie hipisów to było legendarne miejsce, w którym ukrywa się Bob Dylan właśnie. I dlatego z punktu widzenia marketingowego jest to dobra nazwa, z punktu widzenia geograficznego średnio. I no więc wrócił do Woodstock i właśnie gdzie mieszkał z żoną. No i wybrał się na przejażdżkę motocyklem i jak sam twierdzi, spojrzał w niebo i oślepiło go słońce i spadł z tego motocykla. Zdarza się. Nie jest do końca jasne, i na ile te obrażenia były ciężkie, ale na pewno wykorzystał to po to, żeby wycofać się z wszystkich zobowiązań, które miał w tamtym czasie, i stał się rzucił na jakiś czas koncertowe granie i stał się domatorem. Wychował dzieci i czytał Biblię i takie rzeczy. Ale w międzyczasie nagrał płytę John Wesley Harding, z której jest następująca piosenka, którą zaraz Bolo zagra, która jest pełna właśnie, gdzie właśnie znikają wszystkie te surrealizmy z poprzednich płyt, a pojawia się bardzo... Bardzo tradycyjne, nie ma żadnych właśnie, ani nie jest to muzycznie surrealistyczne, ani nie jest to tekstowo surrealistyczne, a te teksty sprawiają wrażenie bardzo dopiętych i takich, nawiązują do elementów religijnych, tak jak piosenka, którą zaraz zaśpiewa kolega. Tak, jesteś gotowy? No. Co mam dzisiaj za scenę, czy jaka? Ja sobie zaśpiewam z piosenką, no.